1 grudnia odbyła się pierwsza sesja 7. kadencji Rady Miejskiej w Policach. Uroczyste posiedzenie zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury. W pierwszych dwóch rzędach zasiadło 21 radnych wybranych przez mieszkańców Polic podczas listopadowych wyborów samorządowych. Tego dnia złożyli ślubowanie i tym samym stali się pełnoprawnymi przedstawicielami Rady Miejskiej w Policach. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. 17 z 21 wybranych radnych reprezentują wspólnotę samorządową Gryf 21. To Michał Rajewski, Andrzej Partyka, Zofia Chlek, Grzegorz Ufniarz, Elżbieta Jaźwińska, Witold Król, Andrzej Rogowski, którzy w Radzie zasiądą kolejną kadencję, oraz nowo wybrani radni Iwona Strzelczyk, Mirosława Butryn, Krystyna Seweryńczyk, Halina Olejarnik, Zygmunt Kołacki, Marcin Michalak, Wiesław Gaweł, Maciej Dolak, Władysław Kosiorkiewicz oraz Piotr Diakun. Po jednym mandacie uzyskali kandydaci pozostałych ugrupowań: Krystian Kowalewski, Platforma Obywatelska, Grażyna Pawłowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Mariusz Różycki, Prawo i Sprawiedliwość oraz Adam Sobczyk jako radny niezależny. Kwiaty i gratulacje trafiły do Władysława Diakuna, którego poparło prawie 70% wyborców. Nowego starego burmistrza nagrodzono gromkimi brawami. W trakcie obrad zaprezentowano nowe prezydium Rady. Kolejny raz przewodniczącym został Witold Król. Funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Elżbieta Jaźwińska i Michał Rajewski. Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia w Urzędzie Miejskim w Policach. Pełna relacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Policach w środę 3 grudnia w Telewizji Police.